Ponad 1800 wystawców i 100 tysięcy produktów z całego świata. Tysiące przedstawicieli przemysłu spożywczego i importerzy rolni oraz festiwal regionalnych produktów. Takie były tegoroczne targi Grüne Woche, Zielony Tydzień w Berlinie. Krajem partnerskim targów w tym roku była Chorwacja, która prezentowała smaczne produkty ze Slawonii. Odwiedzający stoiska mogli spróbować znakomitych produktów mięsnych, dobrych win, miodu, alkoholi i wielu innych produktów. W Berlinie, na tych największych w świecie, organizowanych od 1926 roku międzynarodowych targach rolno-spożywczych Zielony Tydzień, także wystawcy z Polski kusili podniebienia Berlińczyków niezwykłymi smakami i zabierali w kulinarną podróż po różnych regionach naszego kraju. Oczywiście to jest bardzo dobry produkt, także promujemy go cały czas. Mamy tutaj na przykład bigos na wierzchu, pierożki z mięsem wierzchu, kasztet, smalec. Jesteśmy trzeci raz z kolei i zainteresowanie jest bardzo duże, chciałbym powiedzieć. Tutaj Berlińczycy i Niemcy bardzo chwalą nasze produkty. Niemcy od jakiegoś czasu, przechodząc koło naszego stoiska, mówią, że pachnie kiełbasą. Polska pachnie kiełbasą. Nasza kiełbasa pachnie czoskiem, majerankiem, wędzeniem świeżym, czyli jałowcem i olchą. Warto chociażby po to, żeby pokazać, iż w Polsce, w Wielkopolsce mamy sporo producentów zdrowej i dobrej żywności, a zarazem, żeby promować turystycznie nasz region. Targi odwiedziła kilkudziesięcioosobowa grupa członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie. Wyprawę do Berlina zorganizował Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski, jak widać, stara się promować tego typu prezentacje, między innymi na targach w Berlinie. Cały autobus członków sieci Dziedzictwa Kulinarnego, liderów odnowy wsi, chcemy zarazić im tym, że nie zawsze wszystko musi się przełożyć na biznes tu i teraz, ale promocja to jest pewien proces, który z czasem na pewno dla producentów będzie korzystny ekonomicznie. Nasze stoiska były oblegane, dając możliwość próbowania regionalnych oraz lokalnych specjałów o najwyższych walorach jakościowych i smakowych. Przede wszystkim były wśród nich produkty sieci Dziedzictwa Kulinarnego. A Dziedzictwo Kulinarne Opolskie reprezentowała smakami z dziczyzny firma Leśniczówka z Gościejowic, która wystawiała się na stoiskach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nie ukrywam, że liczymy na rozwój rynku niemieckiego. Chcemy też iść w tą stronę. Póki co sprzedawaliśmy na zachód tylko mięso z dziczyzny w elementach, a liczymy także na sprzedaż wyrobów i tutaj właśnie z wyrobami się wystawiamy. Targi Zielony Tydzień to dla wielu wystawców okazja do zawarcia nowych kontraktów. Jednak przez lata targi stały się także wyjątkową kulinarną promocją regionów. Regiony Europy prześcigały się w zachwalaniu tego, co mają najlepsze w kulinarnej ofercie. Tak od kilku lat robią między innymi Polska i kraje skandynawskie. Te targi mają dla nas szczególne znaczenie, ponieważ możemy tu promować nasze kulinaria. Ważne jest też to, że częstując nimi targowych gości, w ten sposób zapraszamy ich do odwiedzenia naszego pięknego kraju. I rzeczywiście, targi w Berlinie są jedyną w swoim rodzaju okazją, gdzie odwiedzając 27 hal targowych, można było poznać kulinarny świat przedstawiony w pigułce. Wrażenia są wspaniałe, będąc tutaj na tych targach. Podpatrzyłyśmy wiele rzeczy, które pewnie przeniesiemy na nasze środowisko. Nasza Polska bardzo fajnie się przedstawiła, bardzo fajne stoiska, miła bardzo obsługa, która obsługiwała właśnie tutaj Berlińczyków i byli zachwyceni tym, co żeśmy tutaj przedstawili my jako Polacy. Przede wszystkim bardzo dobrze, że członkowie naszego Dziedzictwa Kulinarnego, osoby zaangażowane w koła gospodyń wiejskich, mogły zobaczyć targi Grüne Woche, mogły poczuć atmosferę tego miejsca, mogły zobaczyć, w jaki sposób można promować swoje towary, w jaki sposób połączyć produkt lokalny z kulturalnymi występami, z promocją tego wszystkiego, czym region jest bogaty, czyli mamy dziedzictwo kulinarne, ale i dziedzictwo artystyczne.
mamy potrawy, które podajemy z odpowiednimi trunkami różnego rodzaju i to wszystko łączy i zbliża ludzi. Polskie przysłowie mówi przez żołądek do serca. Ja myślę, że to, co jemy, to najprostsza droga do tego, aby wzajemnie się poznawać, doceniać, ale również dzielić się tym, co mamy najlepsze. Targi każdego dnia odwiedzało ponad 50 tysięcy gości, a naszą liczną grupę bardzo serdecznie i gościnnie przyjęli na polskim stoisku przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa. Program zrealizowano we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Program sfinansowała Fundacja Ludzie, Środowisko, Ekologia.